Cześć kochani, dzień dobry. Bardzo mi miło, że postanowiliście po raz kolejny spędzić ze mną swój czas wolny. Bardzo to doceniam i odwdzięczam się Wam dzisiaj świetną historią. Mam wrażenie, że będzie naprawdę interesująco, ponieważ wielu i wiele z Was kojarzy oczywiście Pana Stanisława Mikulskiego z rolą Hansa Klossa. Była to rola, która przyniosła mu niesamowitą popularność, ale jak to często bywa, również zaszufladkowanie w tej roli. Myślę, że z biegiem czasu pogodził się trochę z tym, że dla wielu już na zawsze pozostanie Hansem Klossem, ale jego życie było bardzo interesujące, ciekawe i paradoksalnie niewiele się w Polsce o nim mówiło. Uwielbiał system w PRL, wiele osób miało mu to za złe, życie go nie oszczędzało i niestety w jego życiu też nie brakowało tragedii. Dziś opowiem Wam, dlaczego uważam, że na koniec pogodził się z tym, że jest Hansem Klossem i przestał walczyć tak naprawdę z tą właśnie łatką, która została mu przyklejona, kiedy zagrał tę postać. Ale zanim przejdę do tej historii, chciałam Wam powiedzieć, że dzisiejszy odcinek tworzę wraz z platformą edukacyjną Skula, którą Wam serdecznie polecam. Jest to platforma dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także dzieci do klas 6 szkoły podstawowej. Platforma edukacyjna, która pomaga przez zabawę edukować i pozwala dzieciakom osiągać lepsze wyniki w szkole. I jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to zapraszam Was, żebyście zostali ze mną do samego końca, bo pod koniec odcinka opowiem o tej platformie więcej. Zdradzę Wam też, jak dostać kod zniżkowy i atrakcyjne prezenty, no i przy okazji sprawić dużą frajdę Waszym dzieciakom lub wnukom. Więc zapraszam serdecznie i lecimy z tematem. Stanisław Mikulski urodził się 1 maja 1929 roku w Łodzi, w robotniczej, niezbyt zamożnej rodzinie. Jak to w Łodzi? Oczywiście przychodzi nam na myśl od razu przemysł włókniarski i to jest dobry trop, ponieważ rodzice pana Stanisława pracowali właśnie w tym przemyśle. Ojciec był włókniarzem, a mama szwaczką. Kiedy wybuchła wojna, oczywiście w 1939 roku, Stanisław miał 10 lat, jak nie trudno obliczyć, i ukończone 3 klasy szkoły podstawowej. Rodzinę zmuszono niestety do wyprowadzki, opuszczenia swojego mieszkania, ponieważ znajdowało się na terenie powstającego getta. Nauki jednak nie przerwał, kontynuował ją w ramach tajnego nauczania podczas okupacji. Po wojnie rozpoczął naukę w 8 liceum ogólnokształcącym. Tam udzielał się artystycznie i występował na licznych akademiach w szkole. Grał tam zwykle pierwsze skrzypce i to się opłaciło, ponieważ właśnie podczas jednej z takich akademii został dostrzeżony przez kogoś, kto reprezentował szkołę filmową i zaprosił go na przesłuchanie do roli młodego lotnika w pierwszym starcie Leonarda Buczkowskiego. Rolę dostał i mimo, że była to oczywiście mała rulka, to połknął już wtedy aktorskiego bakcyla ku średniemu zadowoleniu rodziców, jak to już często bywa. Dzisiaj się mówi, zostań lekarzem albo prawnikiem, a mam wrażenie, że po wojnie to największym marzeniem każdego rodzica, szczególnie jeśli chodzi o chłopców, było to, żeby zostali inżynierami. Inżynier Nowak na przykład, to brzmiało dumnie. No i właśnie rodzice młodego Stanisława marzyli, by mówić: inżynier Mikulski. Rewelacja. Aktor Mikulski? No, gorzej to brzmiało dla nich zdecydowanie. Ale nie było przeproś, był rok 1951 i oczywiście powołanie do wojska musiało nastąpić. Pan Stanisław jednak wcale się nie zbraniał. Poszedł do wojska bardzo chętnie, realizował się tam i w wojsku odebrał legitymację partyjną. Bardzo był zaangażowany w to, jak działa system i szczerze mu się to podobało. Była nawet taka historia, że kiedy zmarł Stalin, napisał do ojca, wyraźnie zrozpaczony: napisałem do taty w liczbie mnogiej, jak bardzo żałujemy, że odszedł nasz ukochany Józef i tak dalej. Sam z siebie napisałem, wspominał w niechętnie o sobie. List był szczery i współczujący. Omalże skropiony łzami, bo ja wierzyłem w nich, w naszą władzę. I faktycznie ta wiara przysporzyła mu jeszcze nieraz problemów, ale akurat wtedy były lata, które tych problemów mu nie przysparzały. W 1953 zdał eksternistycznie egzamin aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie i na stałe przeniósł się do Lublina, dołączając do zespołu teatru imienia Osterwy. Z
spędził tam 12 lat. I później przez całe życie będzie właśnie te 12 lat wspominać jako najlepszy aktorsko dla siebie czas, ponieważ w tym teatrze w Lublinie osiągnął tak naprawdę wyżyny, jeżeli chodzi o swoje aktorskie osiągnięcia teatralne. Grał tam pierwsze skrzypce, był zdecydowanie w pierwszej lidze aktorskiej, świetnie mu szło i wszyscy tak naprawdę na niego zwracali uwagę. Już w Lublinie stałem się rozpoznawalnym aktorem, wspominał w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Pomógł mi w tym trochę film. To był okres, kiedy właściwie dzieliłem pracę w teatrze z filmem. Faktycznie, ale zanim jeszcze opowiemy o filmie, to przejdźmy do życia prywatnego, ponieważ właśnie w tym okresie również się ono rozwijało. Pan Stanisław był trzykrotnie żonaty, a pierwszą jego żoną była właśnie lublinianka Wanda. Byli małżeństwem od 54 do 66 roku i urodziła mu syna Piotra. Poznali się właśnie w lubelskim teatrze. Ona miała 19 lat, on 25. Ale później w natłoku pracy sam przyznał, że małżeństwo swoje nieco zaniedbał. Zacząłem rzadko bywać w domu, a nieobecność męża źle wpływa na małżeństwo, wspominał w swojej książce. W 1966 roku przeniósł się do stolicy i dostał angaż w Teatrze Powszechnym. Było to dla niego o tyle trudne, że w Lublinie, tak jak wam powiedziałam, grał pierwsze skrzypce. Tutaj tak nie było. Konkurencja była znacznie większa. Ale wszystko miało się zmienić za sprawą roli agenta Hansa Klossa. Natomiast oczywiście wszyscy to pamiętamy, ale niewiele osób pamięta, że tak naprawdę mundurowe występy miał na swoim koncie już wcześniej. Zaczęło się od sensacyjnych Godzin Nadziei, w których po raz pierwszy wcielił się w żołnierza SS. Był rok 1955. Występował w mundurze także w innych filmach fabularnych. Ewa chce spać, Skąpani w ogniu, Dwaj panowie N, Kanał, Barwy walki czy Pierwszy start. Ale faktycznie nie były to role, które opatrzyły się widzowi i to bardzo pomogło mu w dostaniu roli Hansa Klossa, właśnie to, że nie był aktorem rozpoznawalnym. Myślę, że to miało swoje znaczenie, przyznał, sugerując, że zaważyła również znajomość z Januszem Morgensternem, którego znał z czasów kręcenia Kanału Andrzeja Wajdy. I to chyba zadecydowało o obsadzeniu mnie w roli Hansa Klossa. Jak widzicie, nie zawsze trzeba tutaj mydlić oczy, tylko czasem po prostu można przyznać, że znajomość tutaj pomogła, tym bardziej, że była to znajomość oczywiście na tle zawodowym. Zawodowa znajomość, która przerodziła się w zatrudnienie go później. Tak też bardzo często bywa. No i dobra, mamy Hansa Klossa. Wiecie, co się dzieje. Istny szał. Można by powiedzieć, że to był taki nasz agent 007. I to nie tylko nasz, bo ten film oczywiście podbił serca również widzów poza granicami Polski. We wszystkich krajach demoludów znali i uwielbiali go widzowie z ZSRR, NRD, Bułgarii, Czechosłowacji, a także Węgrzech. To był Superman socjalizmu. Takie opinie czytałem o mojej postaci, mówił po latach Mikulski. Ba, sława Hansa Klossa miała dotrzeć nawet do Szwecji, gdzie aktor podczas jednego spotkania miał rozdawać do 2000 autografów. Stawkę okrzyknięto tam w 1970 roku najlepszym programem, a tamtejsze media porównywały go do świętego granego przez Rogera Moore'a. A jego sława sięgała dalej niż nam się może wydawać. Wspominał, że gdy odwiedził Mongolię, to dostał tam dywan ze swoim wizerunkiem, oczywiście w sensie przebranym, już ucharakteryzowanym na Hansa Klossa i później, kiedy wrócił do domu, to miał grubą zagwozdkę. Co z tym zrobić? Powiesić to na ścianie i ciągle na siebie patrzeć? Położyć na podłodze i deptać po sobie? Tym bardziej, że jak sam przyznawał Hansa Klossa, to już miał podziurki w nosie. Miałem dość Hansa Klossa za to, że tak zdominował moje życie zawodowe, przyznawał po latach. Ale dziś nie każdy pamięta, że zanim zagrał Hansa Klossa, to przeznaczenie tej postaci było nieco inne. Wcielił się w tę postać najpierw w 14 emitowanych na żywo spektaklach telewizyjnego Teatru Sensacji. Ale poświęćmy też chwilę tej postaci, która tak zdominowała w tym czasie życie pana Stanisława. Kloss, czyli Stanisław Kolicki. Bohater jest Polakiem, który podczas II wojny światowej od 1941 roku podszywa się pod oficera niemieckiego Hansa Klossa, zdobywając dla wywiadu radzieckiego różne cenne informacje i generalnie podcinając skrzydła nazistom.
No i widzicie, już trąci to propagandą na kilometr. Oczywiście, że był to film propagandowy. Oczywiście, że przedstawiał zasługi ZSRR niesamowicie i w samych superlatywach mówił o naszych towarzyszach ze wschodu. Ale no jeżeli tak miały wyglądać te filmy propagandowe, to mogłyby się uczyć, bo oprócz tego była to historia trzymająca w napięciu, taka, którą po prostu chciało się oglądać. Świetne szpiegowskie kino. I oprócz samego Hansa Klossa, to też oczywiście należy podkreślić, że były tam świetnie napisane postacie również drugo- i trzecioplanowe. Wszystko więc trzymało się tam kupy. Ale tak jak już Wam powiedziałam, oczywiście aktor główny musiał za to zapłacić, za tę wielką popularność, za to, że był to aż tak duży sukces komercyjny. I nie było to tylko to, że miał po prostu dość Hansa Klossa, po prostu też w jego filmografii widać, że zapłacił za to dużą cenę. Przez wiele lat byłem niewykorzystywany przez film polski. Grałem za granicą, a u nas nie. Reżyserom przeszkadzał Kloss, mówił w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Mikulskiemu było szkoda, bo miał na swoim koncie cenione role teatralne i to w Lublinie, i to również w Warszawie, w Teatrze Powszechnym. Miał bardzo duży potencjał, a już później tak naprawdę widziano w nim właśnie zawsze mundurowego. Tak się kojarzył i reżyserzy nie bardzo chcieli go z tej szuflady wyjąć. Sami nie bardzo chcieli na niego spojrzeć inaczej. W jakimś sensie zaszufladkowano mnie w owych pozytywnych i mundurowych rolach, mówił w rozmowie z Trybuną. Tymczasem, jak każdego aktora, ciągnęło mnie do charakterystyczności. Są to najciekawsze role. Ale na planie stawki większej niż życie zyskał nie tylko niesamowitą popularność, ale także żonę. Była nią kostiumolog Jadwiga Rutkiewicz. Zakochali się w sobie i szybko zostali parą. W 1970 roku wzięli ślub, marzyli o dziecku i w końcu doczekali się radosnej nowiny. Okres ciąży pani Jadwigi przypadł jednak na okres największej promocji i popularności Hansa Klossa w Europie. Dlatego pan Stanisław bardzo dużo podróżował i wyjeżdżał. Przebywał właśnie w Jugosławii, gdy zadzwoniono do niego z wiadomością. Nie wiem, jak to ustalili moi gospodarze, ale w pewnym momencie mówią mi, że zostałem ojcem. Co za radość i szczęście, wyznał pan Stanisław w biografii. Kilka godzin później już sam rozmawiałem z Polską. Nikt nie odważył mi się przekazać innej wiadomości, dodał aktor. Dopiero po powrocie do kraju dowiedział się, że jego syn niestety zmarł kilka godzin po porodzie. A niestety po długiej walce z chorobą w 1985 roku zmarła również jego żona. Był to, myślę, najtrudniejszy moment w życiu pana Stanisława. Z jednej strony bardzo duża popularność, która rodzi presję, z drugiej strony bardzo duże problemy prywatne, a później ten milczący telefon w związku z zaszufladkowaniem. Bardzo trudny czas. Moja żona Jadwiga zaczęła chorować w połowie lat 70. Nie mogła urodzić zdrowych dzieci. O samej chorobie dowiedzieliśmy się później, łącząc ją z wydarzeniami z porodówki. Nazywała się ziarnica. Jest rzadka, częściej dopada mężczyzn, a obecnie uleczalna. Wtedy jednak mówiono, że to kwestia 3 lat i koniec, wspominał pan Stanisław w książce Niechętni o sobie. Aktor wtedy odciął się na jakiś czas od życia medialnego, sprzedał dom, który wybudował dla Jadwigi i wyprowadził się z kraju. Warto jednak wspomnieć też o najbardziej znanych rolach pana Stanisława z lat 70. Był to serial dla młodzieży Samochodzik i Templariusze. Niewiele osób wie, że wtedy na planie zdarzył mu się heroiczny wręcz wyczyn. Uratował życie chłopców, którzy podczas ujęć na środku jeziora zaczęli tonąć. Zagrał także w Opętaniu, w serialu Polskie Drogi, a także w Misiu. Nigdy jednak nie chciał iść pod prąd. Tak jak już Wam mówiłam, bardzo cenił system, wierzył we władzę i nie krył tego, nawet kiedy w pewnym momencie w ogóle nie było to popularne. W stanie wojennym, kiedy prawie wszyscy aktorzy przyłączyli się do bojkotu telewizji polskiej, nie występowali w żadnych jej produkcjach, Stanisław Mikulski pozostał w mniejszości. Płacił za to dużą cenę, bo wielu z Was mogłoby się wydawać, że tak mu było wygodniej, że przez to właśnie system go uwielbiał, było mu łatwiej, ale trzeba przyznać, że wtedy bardzo wiele osób chciało walczyć z tym systemem. Był więc aktorem wyklaskiwanym. Było i to. Zakaszlano mnie w sztuce 100 rąk, 100 sztyletów, natomiast wyklaskano w Chamsinie, opowiadał Mikulski w jednym z wywiadów. A on nadal naiwnie, choć absolutnie niecynicznie wierzył we władzę ludową. Ale tak jak już Wam powiedziałam, po tej tragedii, która go spotkała, postanowił stopniowo wycofać się z zawodu. Zagrał tylko kilka dziś już prawie zapomnianych ról. W 1988 roku objął funkcję dyrektora Ośrodka Informacji i Kultury Polskiej w Moskwie.
To właśnie tam w 1988 roku poznał swoją trzecią żonę, muzykolog Małgorzatę Błoch-Wiśniewską, młodszą od niego o 28 lat. Małgorzata samotnie wychowywała 3-letnią córkę. Ta znajomość na nowo tchnęła życie w pana Stanisława. Sprawiła, że jego dni stały się radosne. Nie ukrywał, że to nie tylko miłość, ale także ta dziewczynka, która się później z nim wychowywała, sprawiła, że na co dzień był bardzo szczęśliwy. Para była ze sobą do końca życia, do śmierci pana Stanisława w 2014 roku. Ale kiedy wrócił do Polski, postanowił przejść na emeryturę. Po przełomie ustrojowym nie potrafił znaleźć sobie miejsca ani w filmie, ani w teatrze. Zrezygnowano ze mnie, żalił się w rozmowie z Newsweekiem w 2012 roku. Dziś czeka się, aż aktor skończy 65 lat, daje się mu laurkę i wysyła na emeryturę. Nie zniknął jednak z telewizyjnego ekranu. Ja jako dziecko, szczerze mówiąc, na początku samym myślałam, że pan Stanisław jest prezenterem telewizyjnym, bo w połowie lat 90. prowadził teleturniej Koło Fortuny. Pojawił się również w polskich telenowelach, na dobre i na złe, czy w kryminalnych. W 2012 roku po raz ostatni powrócił na ekrany. Było to za sprawą swojej kultowej postaci, czyli oczywiście Hansa Klossa. Właśnie dlatego powiedziałam wam, że chyba pogodził się z tym, że jest, był i będzie Hansem Klossem, ponieważ myślę, że gdyby naprawdę bardzo mu to przeszkadzało, to odrzuciłby tę rolę. Było to w filmie Patryka Wegi, Hans Kloss, Stawka większa niż śmierć. W tym filmie towarzyszyli mu młodzi aktorzy jak Tomasz Kot czy Marta Żmuda-Trzebiatowska, natomiast sam film został wręcz zgnieciony przez krytykę, nie odniósł wielkiego sukcesu, nazywany raczej pastiżem dawnego filmu o Hansie Klossie. Stanisław Mikulski zmarł 27 listopada 2014 roku nad ranem w Warszawie w wyniku choroby nowotworowej. Miał 85 lat. Tydzień wcześniej trafił do szpitala. 5 grudnia pochowano go na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Pogrzeb miał charakter świecki. Bardzo wam dziękuję za tę historię. Dajcie mi znać oczywiście, z czego wy znaliście pana Stanisława Mikulskiego i czy był to właśnie Hans Kloss, czy może inne role utkwiły wam w pamięci. A teraz dla wszystkich zainteresowanych naszym dzisiejszym towarzyszem opowieści, czyli platformą Skula, kilka informacji. Odwiedźcie proszę stronę Skuli, którą podaję w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu, żeby przekonać się, czy jest to propozycja dla was. Jeżeli zdecydujecie się na abonament półroczny lub roczny, wasze dzieciaki lub wnuczki dostaną fajny prezent od Skuli. A czym w ogóle jest ta Skula, o której mówię? Jest to platforma stworzona przy współpracy z nauczycielami dla dzieciaków, które lubią spędzać czas przed komputerem, grać w różne quizy, gry. Jest to bardzo fajnie i sprytnie przygotowany program do tego, żeby przez zabawę edukować wasze dzieci i poprawiać ich wyniki w nauce, żeby lepiej radziły sobie w szkole, ponieważ każdy uczeń do 6 klasy szkoły podstawowej oraz przedszkolak może tam wybrać coś dla siebie i rozwijać się w przedmiotach, z którymi ma większy problem lub które po prostu najbardziej lubi. Jest to o tyle fajne, że wasze dziecko może grać z kimś, kogo zna, może grać z wami, może samo rozwiązywać te quizy i zdobywa tam punkty, za które później może na przykład wybrać się do kina. Fajna więc rozrywka. Serdecznie wam polecam, jeżeli was zainteresowałam, żebyście się zapoznali, bo jak dobrze wiecie, dlaczego wam nie polecam, sprawdzałam razem z moim chrześniakiem Gabrysiem. Wyglądało, że się bawi świetnie, więc myślę, że to fajny czas dla waszych dzieci będzie również, tym bardziej, że teraz trudno wysłać dziecko na zajęcia dodatkowe, no bo wszyscy troszkę się obawiamy, a jest to też taka metoda, w której dziecko może się rozwijać razem ze swoim przyjacielem chociażby. Wykorzystajcie tylko kod zniżkowy PaulaRodak40. A dzisiaj już więcej was nie męczę i zapraszam was na oglądanie mnie w przyszłości, bo szykuję dla was kolejne fajne odcinki. No i oczywiście możecie mi zaproponować, o kim mają być te kolejne odcinki, bo zawsze słucham waszych propozycji. Bardzo mnie one inspirują. Dziękuję wam za dziś. Trzymajcie się. Pa!